I razem z Robertem Wagnerem przemaszerowywaliśmy po tej Łodzi w różne takie właśnie te instytucje, które się zwą Naczelna Izba Lekarska, prawda? To tak samo jak i ten naczelny sanepidu. Jak oni się nazywają, prawda? Już wiemy, że są za sławą doktora Jaśkowskiego, wiemy, że są to firmy na zasadzie prawa handlowego, spółka handlowa zarejestrowane w niemieckich izbach handlowych. No i co pilnują? No pilnują przede wszystkim, że na przykładzie mojego małego sklepiku powiem, jak przyjeżdża kontrol z sanepidu. Najbardziej to mnie rozbawia gość, który jest kierowcą, któremu każdy drobny sklepikarz musi zapłacić 50 zł. Ale tam na tej trasie to tam jest kilka sklepów. On oczywiście podczas tej kontroli sobie tam komara tnie. I tam ten następny sklep i następny sklep. Co interesuje tą panią z sanepidu? Ano, na przykład pęknięta płytka. Napoje w plastikowych butelkach nie stoją na palecie. Tam powinny stać. No nie stoją. No to tam jeszcze coś, nie? Na przykład za dużo towaru, za mały sklep. No i to takie jeszcze inne paradoksy, naprawdę to są, nie leję wody. No takie inne paradoksy, no. Ale co się dziewczynie dziwić, jak ona przede wszystkim musi wykonywać rozkazy. A rozkazy uderzają w nasze małe, drobne sklepiki. No i oczywiście babcia na targowisku stoi z taką 1,5-litrową butelką mleka. Chwała jej za to, że jeszcze takie mleko można kupić i to mleko się skwasi i możemy mieć i serwatkę jako najlepszy produkt z mleka. I siadłe mleko jak najlepszy probiotyk i tak dalej, i tak dalej. Tak możemy zrobić masło, możemy robić wszystko. To co robi mleczarnia, tylko że mleczarnia oszukuje. Kochani, oni nie mają prawa wejścia w żaden duży sieciowy sklep. Te świnie o tuczu nakładczym, który mówi Bustowski, przyjeżdżają, za nimi przyjeżdża pasza. Świnie zaczynają chorować na salmonelię, padają, jedna, druga, trzecia, no i pada 100 świń, kobieta dostaje rachunek do zapłacenia 100 tysięcy za to, że świnie zdechły. Ale one i tak trafiły do, prawda, do przerobu i te parówki już dawno były zjedzone, jak ta afera została ujawniona. Ale kobieta ma sprawę w sądzie i ten pan, który zapisał, ten technik weterynarii, który zapisał leki, jak się później okazało, niedozwolone na polskim rynku antybiotyki. Paradoksy są takie, dlatego że, jeszcze raz powtarzam, ten sanepid służy tylko i wyłącznie do nękania naszych drobnych podmiotów. To prawda. Jak ja się tej pani zapytałem, czy szczepi, powiedziała, że nie szczepi. Jak nie szczepi, to ją wyleją z roboty. Ale, co jest pocieszające, jest iskierka w tunelu, że nawet pracownicy sanepidu wiedzą, że jest coś nie tak. Jak kiedyś szczepionki były, prawda, miały 2 tygodnie okres ważności, teraz mają 2 lata, to zaczynamy się zastanawiać. Jak lekarze nie szczepią, a rodzice muszą szczepić, bo oni muszą wykonać plan. Muszą wykonać plan, żeby ten sanepid się utrzymał. Jak się nie utrzyma, to ich zwolnią nasi mocodawcy za Odry. A propos Odry, taki kawał. No to przychodzi mamusia z dzieckiem do szczepienia, to było świeżo po wojnie. A doktor pyta, a czy pani dziecko przychodziło Odrę? To oj, panie doktorze, tam jest za długo. To więc doktor Jaśkowski skwitował szybko, co to znaczy ta choroba. Każde dziecko, które przechorowało Odrę, ma odporność na całe życie. A ci, którzy się szczepią, zawsze chorowali. Ja też chorowałem, bo byłem szczepiony. No więc my, kochani, spotykamy się tutaj właśnie dlatego, żeby otwierać oczy, żeby budować świadomość. Nie mówi nam się wielu rzeczy, na przykład tutaj Sajbaba mówił o jabłkach. Na parcha jabłoni mówiłem, że pryska się 30-40 razy. Ale można zastosować inne środki, na przykład węglan potasu z dobrym skutkiem. Jest wiele innych dobrych rozwiązań w rolnictwie. Jest wiele innych rozwiązań w rolnictwie, które są bardzo tanie, skuteczne i sprzyjające nam, bo taki węglan to można zażywać, spożywać w małych ilościach. O boraksie wam dużo mówił, Jasiu, teraz dajcie, ja wam mówiłem, mam wiele przypadków takich, gdzie ten borak zastosowany w organizmie reguluje gospodarkę wapienną.
Zastosujmy go na glebę w małych ilościach. 2 kg na 300 litrów wody i na hektar. Plony od razu są podniesione. Nie ilość, tylko jakość. My będziemy właśnie pokazywać wam, jak widać dzisiaj skromnie z mediami. Roberta nie ma, mediów nie ma, smutno. Ale wyobraźcie sobie jedną rzecz. Co Robert czuje w tej chwili, jak on tam jest, jego tutaj nie ma. Dla niego największy cios to jest po prostu, że go tu nie ma. I bardzo się cieszę i Kamilowi dziękujemy za to, że Robert będzie mógł to zobaczyć. Brawo! Brawa dla Roberta, Robert, jesteśmy z tobą. Dasz radę. Ale słuchajcie, kochani, to jest zmęczenie materiału. To jest zmęczenie materiału, to jest po prostu człowiek, po prostu wół, koń roboczy. Jak my jesteśmy na południowej, na północnej, na zachodniej i wschodniej i tak dalej, nie? I w pole. Ile człowiek wytrzyma? Na przykładzie pszczół wam powiem. Pszczoła żyje średnio w sezonie 35 dni. Wyjątkiem jest pszczoła, która wygryza się w sierpniu i ona żyje następnego sezonu. Ona po prostu przez wypracowanie, zużycie materiału ginie w polu. Nigdy przed ulem. Przed ulem to giną te, które są zatrute przez Roundup, przez glifosat. Ludobójczy związek. Kochani, wyjątkiem jest pszczoła królowa, która żyje nawet do 7 lat. I tutaj należy szukać związku z żywnością, dlatego że żyje tylko dlatego, że jest karmiona mleczkiem pszczelim. Mleczkiem pszczelim i z tego powodu znosi od 2 do 4 tysięcy jaj dziennie. I teraz szukajmy mleczka pszczelego. Jak go znajdziemy? Mleczko pszczele pojawia się w czasie rozwoju rodziny. Wtedy, kiedy zginie matka, albo matkę chcą wymienić. Pojawia się nowa matka. Jest od pierwszego dnia do końca życia jest karmiona mleczkiem pszczelim. I znosi od 2 do 4 tysięcy jaj. Ale w zimie nie znosi, bo nie jest karmiona. Tak ważne jest to, co jemy. To jest bardzo ważne. Dlatego, kochani, zwracajmy uwagę, bo w tej chwili to już nie jest jakaś teoria spiskowa, o którą nas do niedawna podejrzewali, ale ten raport Najwyższej Izby Kontroli, który ukazał się 2 lata temu, który teraz został ujawniony, pani Bosacka pokazuje, mówiła już o nim w maju, teraz Rafał Bustowski, Marcin Bustowski bodajże, pokazuje to, obnaża, jak jesteśmy truci. Doktor Czernek do tego dołączył. Doktor Jaśkowski wiele razy wcześniej o tym mówił, jak działa Roundup. Takie normy, które są przekroczone, azotyny i azotany, to się nie mieści w głowie. I to też są ekologiczne kiełbasy. No więc ta skala nadużycia jest tak olbrzymia, że to zakrawa o ludobójstwo. Bo II wojna światowa nie zrobiła takich szkód na narodzie polskim, jak robi to w tej chwili zatruta toksyczna żywność. Ja już dawno użyłem terminu, że to są nowoczesne obozy zagłady. I powiedziałem to w Belwederze, byliśmy razem z Robertem. Poznawaliśmy się, walczyliśmy o ustawę o sprzedaży bezpośredniej. Udało się, poprawili, mamy możliwość rolnicy sprzedawać do kwoty 40 tysięcy kwoty wolnej od podatku, początkowo było dalej przyznali tylko 20, to uważam, że to już jest dobrze, tylko rolników jest coraz mniej, no więc będziemy szukać rozwiązań takich. I to nie tylko, słuchajcie, zboża, które uprawiamy, warzywa, ale zwłaszcza mięso. Jak dużo mięsa się jada, to wystarczy wejść do sklepów i widać, jak te kolejki i tak dalej. Ale co się w tym je? Mamy schab, który waży, załóżmy, 20 kg i po pompowaniu polifosforanów, które wiążą wodę, waży 40 kg. To o tym pan Bustowski jeszcze nie mówił, tylko pokazuje, ile jest azotanów i azotydów. Ale jakby tego kotleta rzucił na patelnię, to tam zostanie tego pół kotleta, tak? No więc zwracajcie uwagę na to, co jemy. Mam koleżankę, która pracuje w szpitalu na wewnętrznym oddziale. Ona mówi, słuchaj, jelita i żołądki rozważą się.
Ja już dawno doświadczyłem, że to jest pszenica zatruta i chleby, które są tak napompowane, to ja powiedziałem w Belwederze, powołałem się na śledztwo holenderskich dziennikarzy, które mówi, i można sobie włączyć, wpisujecie sobie Państwo E920 cysteina, jest śledztwo holenderskich dziennikarzy, które pokazuje, że włosy w zakładach fryzjerskich w Chinach są przerabiane, robią z tego hydrolizat, taki biały proszek i jest do 20% dodawane do chleba. No więc ja powiedziałem wprost, na litość boską jesteśmy kanibalami, zjadamy Chińczyków. Robert wtedy mnie tak trącił i mówi, ty odważny jesteś. Ale jemu też odwagi nie brakuje. Ja mówię, ja podałem źródło. Gdyby to było nieprawda, to już miałbym kuku. Ale podejrzewam, że to nie to. Te włosy to tam palicho. To nie jesteśmy wegetarianami. Ci, którzy spożywają chleb, nie jedzą mięsa, to nie są wegetarianami. Wegetariańskiego to ja miałem byka. A dlaczego? I konserwy mam z wegetariańskim. Z mięs. Mięsne konserwy wegetariańskie. Powiem wam dlaczego. Bo mój byk nie jadł mięsa. To jest to wegetariańska konserwa. Kochani, tak to należy rozumieć. Pan Milewski mówi, jak chcesz jeść mięso, to sobie wyhoduj sam. Bo otaczasz to zwierzę miłością. Czasem cię zdenerwuje, jak cię tam gdzieś ogonem trąci. Ja wczoraj byłem w oborze, doiłem krowę, dostałem ogonem i tam coś tam, prawda, mokrego poczułem. To przecież to był codzienny scenariusz rano i wieczorem naszych mam, babci i tak dalej. A pomiędzy to było pieczenie chleba. A teraz jak ja mówię, tak się piecze chleb, wiecie, prawda, z tych moich wywodów. No pani, ale to 2 dni trzeba czekać normalnie, żeby... Jak 2 dni? Wieczorem mama szła spać. Zostawiła zaczyn, dała trochę wody, mąki i zostawiła. Postawiła, to co najważniejsze, ciepło przy piecu, dała kofajkę, tak? Jakąś tam koc, starą bluzę, jakąś marynarkę, jakąś kurtkę. A rano obudziła się, nie miała czasu na głupoty. To nie było ten czekak na pierwszy serial. Pierwszy serial to było Bora i ogonem po oczach, tak? Zobaczyła do tej dzieżki. No, tam ten zaczyn idzie w górę, nie? No to jeszcze mam czas. Poszła, obrobiła Bora, krowy podoiła. Za chwilę przychodzi i ambaran. Ja pamiętam takie sceny z życia. No to ten zakwas tak wylewa się, nie? To przekis. Ale jeszcze dalej ładował w górę. To wtedy wystarczyło tylko dosypać mąki, soli, zamieszać. I wtedy to można zamieszać, prawda, jakąś łyżką drewnianą. Naprawdę chleb momentalnie w ciągu godziny jest na całą blachę. Włożyła do pieca i znowu tam gdzieś, prawda, w pole, tak? No i powiedziała jakimś małym, najmłodszym członkom rodziny, zobacz tam do pieca i tak dalej, nie? Takie było takie kolokwialne stwierdzenia były, nie? I córuś, zobacz tam, czy chleb ten dudni. Dudni to było w pojęciu takim, że jak chleb już był upieczony, to stukał, tak? No to córuś przestawiała ucho do pieca, czy dudni. No aż się chleb spalił, tak? Takie fajne rzeczy się działy. I był czas na wszystko. W tej chwili no, słowo doktora Czerniaka jest jak najbardziej na czasie. Wyłącz telewizor i włącz myślenie. Wszystko polega na strachu, wszystko polega na kłamstwie, na reklamach leków i tam. I nic poza tym, a nic mądrego nie usłyszymy. Cieszę się, że tak sporo was dzisiaj tutaj jest. Ja myślę, że będzie jeszcze więcej. Energetycznie jesteśmy z Robertem. Ja będę miał prośbę, żeby ktoś podszedł do tamtego pana z lawendą, żeby on się tutaj pojawił, bo on bardzo chciał tutaj zająć głos, ale jest naprawdę o czym mówić, dlatego że lawenda ma dobry wpływ na zdrowie człowieka. Ja próbowałem poddawać matkę, prawda, tam jest, robi się coś takiego, że matka ma te swoje feromony i trudno jest matkę przyjąć obcą, dlatego że one mają zapach swojej matki i po wprowadzeniu tego, zaaplikowaniu tego zapachu z lawendy udało mi się za pierwszym razem matkę czerwiącą podać do ula, a to jest bardzo trudne, naprawdę, wierzcie mi, bardzo trudne, czerwiącą matkę, żeby przyjęły. No więc on opowie, jakie ma ta lawenda świetne zastosowanie w kosmetyce, ale też świetnie przy wszelkich zmianach w obrębie piersi. Piersi, wiadomo, to jest
pierwszy węzeł chłodny i wcześniej już czytałem na ten temat, na temat tej lawendy, to się potwierdza. On ma największą plantację lawendy w Polsce i przyjechał do nas z północnej Polski i o tej lawendzie będzie nam opowiadał. A ja wam jeszcze w tych przerwach będę mówił o innych takich rozwiązaniach, o tych grządkach. Jest to hasło. Zamieniamy trawniki na warzywniki. Cała Polska zakłada przydomowe ogródki. Ja już mam kilkanaście takich skrzyń zbudowanych w ogrodzie wzdłuż drogi. Te skrzynie powinny być oddzielone pół metra jedna od drugiej i podniesione minimalnie na 15, na 20 cm. To się zasypuje obornikiem przefermentowanym i na to sypiemy zrębkę z drewna liściastego. Ja wysypałem teraz łuskę z orkiszu, zaprawię pożytecznymi mikroorganizmami, dam trochę boru, bo boru nam brakuje w glebie. Tam gdzie jest bor, tam nie ma nowotworów. O tym wiedzą ci, którzy mają dostęp do boru. Jak się statystycznie patrzy, tam gdzie jest, występuje bor w glebie i gdzie spożywamy warzywa z dużą zawartością boru, to faktycznie nie jesteśmy w stanie zachorować na żadne choroby, dlatego że bor w tej chwili jest niedostępny. Nawozy to są trzy podstawowe składniki, azot, potas i fosfor. A co z całą resztą? A jeszcze w latach 90., początkiem lat 90., jak są rolnicy, to pamiętają taką reklamę, że Salmak z borem, dobrym wyborem. I te reklamy niektóre były dobre, bo namawiały nas do czegoś dobrego. W tej chwili bor znika z rynku. Możemy go szukać jeszcze w internecie i proponuję zaopatrzyć się, póki jest jeszcze dostępny. Borax, możecie go śmiało stosować do kąpieli i możecie go stosować w glebie. W ilości to już mówiłem, 2 kg na 300 litrów wody na hektar. A jeśli chodzi o spożywanie, to 1/8 łyżeczki boraksu rozpuszczamy w litrze wody i pijemy to codziennie, 1 litr. Pamiętajcie tylko, żeby tę wodę wypijać pomiędzy posiłkami, nigdy nie przed i zaraz po. Dlatego, że to jest silnie alkalizujący minerał i on ma bardzo pożyteczny wpływ na zdrowie człowieka. Takie sprawy jak właśnie odkładanie się wapnia w tkankach miękkich albo po udarach, po zawałach, po zakrzepach, gdzie tego wapnia mamy dużo i pijemy go regularnie i zaczyna się robić ta gospodarka wapienna, ten wap przekierowywany jest do kości. Doświadczyłem w wielu przypadkach, gdzie były ostrogi, były haluksy, zniknęły, uregulowała się prostata. Prostata jest bardzo często nie wywołana przez zwapnienie same. Tam dochodzą oczywiście różne inne jakieś mykoplazmy i inne patogeny. Natomiast najczęściej, jeśli jest to wywołane zwapnieniem, a można to przyrównać do prostej obserwacji. Statystycznie tam, gdzie występuje dużo wapnia w glebie, tam ludzie i tam pijemy wodę z tego miejsca, z tych studni, to tam statystycznie ludzie częściej chorują na udary, zawały i zakrzepy. Jak należy to rozumieć? Jesteśmy w domu i mamy czajnik zakamieniony. Pamiętacie, kiedyś były takie metalowe czajniki i miały taki lejek i ten lejek tak po jakimś czasie, no to trzeba było tam nożem podrapać, bo już ta woda ledwo co się cedziła. To jak się panowie sprawdza prostatę? Wody? No dzwonić ma w muszli. Ale z takiego czajnika to tylko ledwo co tam cwierka ta woda, tak? Czyli zarosło kamieniem na litość boską. Pijąc ten boraks, przekierowujemy ten bor, ten wap do kości. I bardzo często zdarza się, że te kości bolą wtedy. Dlaczego bolą? Noga spuchnie, tak? Ale zniknie haluks po jakimś czasie. Bo brakuje tego przekaźnika. Oni wpadli na ten szalony pomysł, żeby wycofać z rynku wszystkie minerały, które nam służą, a wprowadzić to, co nam szkodzi, oczywiście w trosce o wasze zdrowie. W trosce o nasze zdrowie mamy przekroczoną ilość azotanów i azotynów w mięsie. Ma być 200, a jest 800, 600 w parówkach,
jest 1200. Słuchajcie, ja już tą akcję prowadzę ponad 10 lat z tym orkiestrem, z Poskórką. Robert wprowadził kamut. Jeden z pierwszych od kilkunastu lat, który wprowadził kamut. Już byście chcieli mąkę z kamutu, tak? A ja jeszcze nie mam nasion z kamutu, więc my musimy się podzielić, żeby to rozmnożyć. A potem będzie dopiero mąka z kamutu, tak? No więc chodzi o to, że te minerały są wycofywane. Aha, ja chciałem opowiedzieć, jak to trudne jest, bo jeśli nie odstawicie chlebów sklepowych, to jelita wam się będą rozważyć, tak jak się rozważą świnią. I zadzwonił do mnie przyjaciel z Litwy i na Litwie miał taki przypadek, a tam mają takie właśnie możliwości, że chleby ze zwrotów i bułki można brać za darmo. W Polsce jakiś piekarz zapłacił za to karę, ale tam jest można brać za darmo. I kolega kontynuuje, mówi: słuchaj, właśnie coś ci muszę powiedzieć, bo moja sąsiadka kupiła sobie dwa prosiaki i wpadła na pomysł, że będzie sobie brało chleb i bułki z Lidla za darmo. Przepraszam, to nie z Lidla. Wycofuję się. Nie wiem z jakiego sklepu. Nie, Lidl jest dobry. No, strasznie. I co się okazało? Po 4 miesiącach te prosiaki już nie były w stanie tak sprawnie się przemieszczać i po tym chlebiku. I mówi: słuchaj, chodź, Marian. Coś musimy z nimi zrobić, bo szkoda, nie? Zabijemy. Jak on te świnie rozpatroszył, to były jelita czerwone, bo trawa się rozłaziła. I ta koleżanka, która pracuje na wewnętrznym, i ona o tym mówi, że na wewnętrznym przede wszystkim żołądek i jelita. Jak przejdzie przez żołądek, to się bierze za jelita. Tam jest coś takiego, co po prostu pali. Na, to, co robi Randa, glifosat, to już wszyscy wiedzą. Niemcy zakazali, Francuzi zakazali. No w Polsce rzepak jest na dwa dni przed, prawda, zbiorem jest pyskany Roundupem, czyli jedzie do tłoczni, później jest ta fajna reklama na takim oleju smaż i tam takie te kujawianki tańczą i tak tańczą, no i smaż. Nie na tym oleju smaż, tylko na glifosacie smaż. To jest środek ludobójczy. U mnie miał być wykład w tamtym roku na dożynkach pewnego pana profesora, który, cytuję, miał wykład się nazywać Roundup, fosfory organiczne, herbicyd, z piekła rodem, zagrożenie populacji ludzkiej. I on poprosił, żeby tego wykładu nie filmować, bo straszyli go na Politechnice, chcieli go po prostu tam już ujarzmić. A to jest człowiek, który ma przede wszystkim serce, zna prawdę i chciał się z tą prawdą podzielić. Poprosił, żeby go nie filmować, natomiast ostatecznie nie dojechał, bo miał takie zdarzenie, jadąc rowerem, jakaś dziewczynka mu, prawda, gdzieś tam wybiegła i spadł z roweru z dwóch bar. Dał te wszystkie publikacje do poczytania. No słuchajcie, no i Niemcy wycofali, Francuzi wycofali, dlaczego my to jeszcze mamy? Ale to nie tylko rzepak, bo rzepak, kochani, jest jednym z najlepszych olei. O takich przekrętach, jeśli chodzi o olej, oliwkę z oliwek, to był taki przekręt, gdzie tam, prawda, był proces, ujawnił proceder, gdzie podrabiali oliwek, ale właśnie na bazie rzepaku, to francuski film. Ale to musi być organiczne, to nie może być Roundupem pryskane. Tak samo pryskana jest gryka, pszenica, wyobraźcie sobie, pszenica, sama w sobie już zmodyfikowana, o której pisze William Davis. Ale teraz proszę sobie wyobrazić, 2 tygodnie, tak się zastanawiałem, dlaczego to ziarno było takie duże, pękate. Pierwszy raz pamiętam, jak posiałem pszenicę, a później tak się zrobiły takie uschnięte, nie? I mniej więcej dwa tygodnie, jak jeszcze jest w takiej fazie dojrzewania, takie pękate, takie duże ziarno. I wtedy oni wpadli na pomysł, żeby nie czekać, że to dojrzeje. Bo oni sypią razem duże zbiorniki i to jest właśnie glifosatem pryskana pszenica też. I ona taka zostaje. No i dlatego mamy te 12 ton z hektara. No to jest wołanie o pomstę do nieba. Nie wiem, kto się przebudzi, to jeszcze trochę pożyje. Ale nie możemy dalej tego tolerować. Macie obowiązek, kochani, rozmawiać z ludźmi, którzy was chcą słuchać. Na pewno nie z tymi, którzy powiedzą: odbiło wam, albo ci tobie, tak? Spotykamy się z takim czymś, że chcesz przekazać koleżance, znajomym coś, wiedzę, tak? Odbiło. Ja bym nie dyskutuj z nią, z nim.
bo jeszcze za mało zabolało. Zaboli i przyjdzie. Oni będą widzieli was, uśmiechniętych, bez stresu, bez jakichś po prostu wyraźnych zmian zdrowotnych i cały czas do przodu, jak to się mówi, i alleluja. I ona będzie za chwilę pytać, skąd ty bierzesz tyle energii? No skąd bierzesz tyle energii? A jak zaczniesz opowiadać coś mądrego, o, to ty będziesz żyć 200 lat. A na coś trzeba umrzeć. To takie hasło, nie? O, na coś trzeba umrzeć. Ja będę śmierć. Zdrowym trzeba umierać. Trzeba odejść. Jasiek tutaj o uduchowieniu to mówi. Świetnie, prawda? Ciało do tego marynarka. Chwilę jeszcze. Ja też bym się nie dał spalić. Chyba, że w pożarze. Dużo jest tym racji, co mówi. Patrzymy do tyłu. Prawda? Na nasze te, prawda? Pradziadów, inne pokolenia, nie pokolenia, plemiona różne. To wszystko jest pokazane. Tylko, że nam w ogóle się prawdę nie mówi.